No i przyjechałem na Żar. Byłem tutaj w sumie 11 listopada, pojeździłem po tej trasie Dechanowej. Słyszałem bardzo dużo też negatywnych opinii o niej, że jest nie do jazdy i tak dalej. Mi się wtedy mega spodobała, dlatego przyjechałem dzisiaj. Głównie po to, żeby właśnie też nagrać wam nią i podzielić się moimi spostrzeżeniami. No i też pokazać jak to po prostu jeżdżę ja i jak się bawię, także możecie zobaczyć, możecie obczaić i no i dajcie znać, co wy o tym sądzicie i jak wam się podoba. Możecie też napisać w komentarzu, co i jak. Tutaj sobie robimy przeskok. Ciasna banda. Kamienie są takie mocno średnie. Znów ciasno. To jest też takie sobie. Bunny hop. No i stąd nabieramy tak naprawdę prędkość już na tą hopkę. Bez pedałowania, bez niczego. Spokojnie można wskoczyć. Tu sobie wskakujemy. Tłumimy. No i jest hopka jedna. Hopka druga. Na tej trzeba uważać, bo tutaj takie średnie lądowanie. Tu sobie otworzymy. Tu jest fajna banda, żeby się oprzeć i wyjść w miarę prędkością. Lekki trawersik. Skok do bandy. O, tutaj jest ciasno. Tutaj też jest ciasno, fajny drop, ale to ciasno jest w zasadzie fajne, bo jest technicznie. Trzeba trochę patrzeć. Tutaj mocne odhamowanie. Górą trawers. Drop. Znów na ciasno, górą trawers. Cały czas się trzeba trzymać wysoko. Tutaj się odbijamy na dół. Zeskok. Aj, tu miałem jechać lewą bardziej. No ale trudno. Też nie wyszło źle. Tutaj trawers, górą. Tutaj. Ło, jest trochę kamieni wystających. Tutaj jest fajny wskok do bandy. Drugi wskok. Trzeci. Zamulacz. Hopka przez rów. Ło, trawers ciasny. No i już wypadamy w sumie na starą część. No nie wiem, mi się osobiście całkiem to podoba, że nie ma takiej napałe jazdy, tylko fajna prędkość jest, ale też jest mocno technicznie. Trzeba trochę zwolnić. No i tak to wygląda. Kurczę, no jest co trenować, jest gdzie jeździć. Tak jak mówię, chyba pierwsza trasa tutaj na Żarze, na którą moim zdaniem, z mojej perspektywy, fajnie jest przyjechać i po prostu ją jeździć, trenować. No bo jest techniczna, dużo się dzieje, nie jest taka oczywista, więc jak najbardziej polecam. Teraz ma być akurat zamknięte 2 tygodnie, ale może jeszcze w grudniu będą na tyle dobre warunki, żeby tutaj przyjechać, no i pojeździć. Po prostu pojeździć. No ciekaw jestem, jak się Adrianowi będzie podobać, bo on w ogóle już pierwszy raz w ogóle jechał tą trasą, także zapytam go o zdanie. Jak tam, Adrian? Jak ci się podoba? Zgubiłem się 15 razy. Ale... No bo to trzeba znać, ale kurde, wydaje mi się, że nie, no, w grówce spoko. Że jak poznasz trasę,
ona jest jeszcze na tyle świeża, że kurczę, no jest taki fajny klimat takiej trasy enduro, mi się wydaje. Jedziemy jeszcze raz? Jedziemy jeszcze raz. Misja 10 zjazdów, może trzeba wyjeździć. Może się teraz nie zgubisz. No te kamienie to... No trochę tak, trochę w zakrętach się nie tak układasz, jakbyś był taki... No wiem, spoko. No i tu miałem wskoczyć. To chyba też jakiś youtuber. O, niedolot. Ale tu jedziemy tak, wiesz. No to pojedź tak, wiesz. Dobra, ale ja tu nie jadę przez te kamyczki. Jedź jak chcesz. Dobra. Mogę? No dawaj. Ajajaj, ale zadzwoniło.
Nie no, wrócił stary Adrian. Dobrze było. Nie no, ale prędkość taka niczego sobie. Powiem ci. Wolno. Nie no, bardzo fajnie. Jedziemy freeride? To po tamtym zakręcie w lewo dajemy. Takie coś trzeba zrobić. Ale fajnie, fajnie.